120 zawodników uczestniczyło w gali sportu gminy Polkowice. Wiele dyscyplin, wiele osiągnięć, a zawodnicy w każdym wieku, bo sport warto uprawiać bez względu na wiek. W polkowickich klubach i stowarzyszeniach sportowych trenuje prawie 1400 zawodników. Obecni na gali sportu to ci, którzy mogą się pochwalić najlepszymi wynikami, ich trenerzy i działacze. Gala sportu to spotkanie zawodników wielu dyscyplin z osiągnięciami na różną skalę i w różnym wieku. Łączy ich pasja do sportu, determinacja w pokonywaniu własnych słabości, dążenie do poprawienia wyników. Spośród prawie 1400 zawodników na gali pojawili się najlepsi pływacy, sztangiści, kolarze, piłkarze, kickbokserzy, strzelcy, koszykarki, bokserzy, tenisiści i karatecy. Tak wiele dyscyplin i wiele wyróżnień. Wśród odbierających nagrody byli bardzo młodzi zawodnicy i seniorzy, bo też i poziom osiągnięć był różny. Wśród najlepszych Jakub Michalski, który może się poszczycić tytułem wicemistrza Polski, zdobytym kilkanaście dni temu. Zawody były tak naprawdę moim przełamaniem. Wróciłem po tak naprawdę mojej bardzo ciężkiej kontuzji psychicznie i fizycznie. Czułem się bardzo, bardzo źle akurat w tamtym roku. W tym roku stanąłem na nogi, poprawiłem się, no można powiedzieć, że 3 kilo, a dla mnie to jest aż 3 kilo, bo moje przygotowania idą tak, jak powinny iść, bo idę cały czas do przodu, cały czas się poprawiam i przynajmniej jest teraz duża motywacja do trenowania. Zawody poszły tak naprawdę po mojej myśli, ponieważ specjalnie, żeby nie zbijać wagi, którą miałem, poszedłem do kategorii 105 kg. Nie musiałem aż tak naprawdę mocno walczyć o ten srebrny medal, ponieważ zawodnik, który był wtedy młodszy ode mnie, zrobił chyba około 10 kg mniej ode mnie, więc nie było aż takiej rywalizacji, jednakże no, dla mnie były zawody bardzo ważne, to były zawody tak naprawdę dla mojego przełamania i pokazania trenerom kadry, że jeszcze żyję. Indywidualny sukces Jakuba to jeden z wielu, jakim mogą się poszczycić zawodnicy klubu podnoszenia ciężarów. Od 1972 roku, czyli od dnia powstania klubu, zawodnicy tego klubu zdobyli ponad 100 medali rangi Mistrzostw Polski, Europy i świata. O wiele młodszy stażem jest klub Armia Polkowice. Powstał w 2011 roku. Walki kickbokserów z tego klubu cieszą się dużym zainteresowaniem. Czuję się zaszczycony za to, że zostałem wyróżniony w końcu w tym roku. Jest to moja pierwsza nagroda, tego typu nagroda. Bardzo dziękuję, że Polkowice zauważyły moją pracę w mojej dyscyplinie sportu. Oprócz tego mamy piękną atmosferę. Występ artystyczny, dużo ludzi ze środowisk sportowych. Jak oceniasz atmosferę panującą tutaj? Jest bardzo w porządku. To jest, tak naprawdę jestem pierwszy raz na takim widowisku i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Sporty walki były na gali licznie reprezentowane. Wyróżnienia otrzymali karatecy i bokserzy. A że droga do uprawiania tej czy innej dyscypliny sportu jest bardzo różna, wie każdy zawodnik. Jedni, tak jak Jakub Michalski, kontynuują tradycje rodzinne, inni poprzez sport chcą osiągnąć cel o wiele bardziej prosty, a potem dopiero zarażają się pasją. Chciałem schudnąć i dlatego boksa. Dowiedziałem się od innych, że boks to jest bardzo dobra forma zrzucenia wagi. Tradycje rodzinne widać w różnych dyscyplinach, także wśród wyróżnionych zawodniczek MKS-u, wśród których jest Julia Jeziorna, córka znanej wszystkim fanom koszykówki Justyny Jeziornej. Dlaczego koszykówka? No, od siostry. Moja siostra mnie zachęcała do tego i tak jakoś pociągnęło mnie od dziecka. A po mamie. Właśnie. Patrzę, że wy to po prostu nawet na tą galę jesteście pięknie umundurowane, zgrana ekipa. No jasne, chciałyśmy jak najbardziej, żeby tak samo się ubrać, żeby być drużynowo. Słuchajcie, co uważacie za swój największy sukces dotychczasowy? Na pewno dostanie się do kadry i Mistrzostwo Dolnego Śląska. Teraz będziemy jechać w piątek na ćwierćfinały Mistrzostw Polski do Poznania i tam mamy nadzieję, że wygramy. Żeby dojść dalej. Powiedzcie mi, czy to trenowanie to jest taka bardzo ciężka praca, czy trochę frajdy też? No zależy w sumie kiedy. I to, bo wiadomo, że jeśli się ciężko trenuje i są sukcesy, to później z tego jest frajda. Sport wcale nie jest domeną młodych osób, bo trzeba wybrać odpowiednią dyscyplinę i uprawiać go można do późnej starości. Jak to jest, że wam się ciągle chce? Sama nie wiem, ale tak jest od dawna, dawna. Po prostu zawsze kiedyś sportem się zajmowałam i dalej lubię to.
to jest kwestia wciągnięcia się w tryb treningowy. Jeżeli się człowiek do tego wciągnie, mechanicznie, automatycznie to się kręci, także bez treningu codziennego nie ma dnia. To trzeba bardzo lubić. No dobrze, panie, przyznajcie wy się, bo tyle słyszałam, tyle tych złotych medali. Czy to złoto czasem was już nie uzależniło? Trochę tak, ale przyjaciele w całej Polsce, każde z parowania. No, wszyscy się zjeżdżamy, spotykamy na tych zawodach. To jest bardzo przyjemne. Właśnie, także to jest. No i chce się cały czas lepiej. No, dlatego staramy się. Z tymi, z którymi się przegrało, na następnych zawodach chce się wygrać. Jak podkreślał burmistrz Polkowic Wiesław Wabik, który wręczał wyróżnienia, polkowiccy sportowcy są świetną promocją miasta. Spotkanie w takim gronie sportowców naszej gminy, sportowców polkowickich, to jest takie też i dla mnie wyróżnienie, że mogę się z nimi spotkać, ale i, że mogę im podziękować. Podziękować na tyle, na ile pozwala mi nasza uchwała Rady Miejskiej, ale również poza nią, również chciałem podziękować tym wielu sportowcom w różnym wieku, bo od dziecka do seniora, którzy sławią naszą gminę, pięknie osiągają piękne wyniki sportowe, no i przede wszystkim dbają o samych siebie, bo dzięki temu są przykładem dla innych mieszkańców naszej gminy, dla swoich koleżanek, kolegów, sąsiadów, sąsiadek. I warto raz w roku szczególnie tym wszystkim sportowcom wyróżniającym się podziękować, a wszystkim mieszkańcom życzę, aby mogli dołączyć do tego wspaniałego grona, bo pula jest otwarta. Zachęcamy do uprawiania sportu. Nie muszą być osiągane najwyższe wyniki na arenach polskich i międzynarodowych, ale ja dostrzegam również te sukcesy, które przyczyniają się do propagowania zdrowego życia, dbania o siebie, o swoją kondycję, a przy okazji pięknego promowania naszej gminy. Polkowice miastem sportu to nie tylko hasło. W praktyce to kilkanaście klubów i sportowych stowarzyszeń. Prawie 1400 zawodników, nie licząc wielu, którzy amatorsko, bez stowarzyszenia się uprawiają sport z różną częstotliwością.